Biblioteka publiczna na Targówku składa się aż z 17 placówek. Nasi czytelnicy mogą korzystać z 5 bibliotek dla dzieci i młodzieży, 9 wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży, a także z 3 profilowanych placówek: czytelni naukowej, wypożyczalni o profilu pedagogicznym i multimedialnej wypożyczalni. W każdym z tych miejsc dzieje się bardzo dużo. Oczywiście tymczasowo z powodu pandemii, która sparaliżowała cały świat, organizujemy wydarzenia tylko w świecie wirtualnym. Ale miejmy nadzieję, że jak najszybciej nadejdą te dni, kiedy znów zatętni życie kulturalno-edukacyjne i będziemy mogli z radością się spotkać, by... No właśnie, co ciekawego oferują nasze placówki? Na dodatek za darmo. Przede wszystkim spotkania autorskie. Któż z czytelników nie marzy o tym, by porozmawiać z ulubionymi pisarzami, zadać wszelkie nurtujące pytania, ozdobić książkę dedykacją i autografem? Lubimy spełniać marzenia naszych czytelników. Zapraszamy więc do Biblioteki na Targówku autorów tworzących dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Opowiadają o początkach swojej działalności, kulisach powstawania dzieł oraz o barwnym życiu codziennym. Dzielą się radami dotyczącymi szlifowania warsztatu pisarskiego, a przede wszystkim cieszą się, że mogą poznać osoby, które chętnie sięgają po ich książki. Poza tym proponujemy od chociażby wycieczki do Indii, Tajlandii, Australii, Nepalu czy nawet na Grenlandię. Wystarczy przyjść na jedno ze spotkań podróżniczych organizowanych przez bibliotekarzy albo zaproszonych gości, a następnie otworzyć szeroko oczy, uszy i dać się ponieść sile wyobraźni przenoszącej wybrany zakątek naszej planety. Warto też otwierać co jakiś czas usta, by na przykład spróbować zagrać na afrykańskim instrumencie albo napić się takiej samej herbaty, którą piją Beduini na Saharze. Takie spotkania bardzo skutecznie rozbudzają apetyt na to, by wsiąść do pociągu, samochodu, samolotu albo na rower czy hulajnogę. Kto wie, być może nie jeden z uczestników bibliotecznego spotkania wyruszy w jakąś niesamowitą podróż. Biblioteki organizują też wiele warsztatów rękodzielniczych. Quilling, zdobienie bombek, tworzenie efektownych prezentów z okazji np. Dnia Mamy to tylko kilka propozycji zrealizowanych w zeszłym roku. Na warsztaty przychodzą dzieci, dorośli, a niejednokrotnie całe rodziny. Sztuka łączy pokolenia i w bibliotecznej sali nad wspólnymi pięknymi dziełami pracują na przykład wnuczek z babcią. Patrząc na ich twarze promieniące uśmiechami, trudno stwierdzić, kto jest bardziej zadowolony z uczestnictwa w warsztatach. Duży przekrój wiekowy jest również widoczny w cieszących się od lat dużą popularnością turniejach szachowych. Do tej pory czytelnia naukowa zorganizowała już aż 89 edycji emocjonujących zmagań. Wypowiedzenie słów szachmat w tak wyjątkowej lokalizacji dostarcza niezapomnianych wrażeń. Popularyzujemy także karrom, czyli bilard indyjski. Można w niego zagrać w czytelni naukowej, a także w bibliotekach dziecięcych przy ulicy Krasnobrodzkiej i Rębienińskiej. Poza tym Biblioteka na Targówku od lat rozświetla seniorom cyfrową drogę. Latarnicy Polskiej Cyfrowej prowadzą lekcje obsługi komputera, oswajając z tym tajemniczym dla jednej osoby urządzeniem oraz uczą nawigacji w internecie. Pamiętamy też, że oprócz czytania i atrakcji kulturalnych warto dbać o sprawność fizyczną. Co roku ruszamy na rajd rowerowy ulicami Targówka odjazdowy bibliotekarz. Mknąc do ciekawych miejsc na mapie Targówka, integrujemy się, a potem ucztujemy przy ognisku, biorąc udział w zabawach, quizach, kursach pierwszej pomocy, a raz w roku spotykamy się po zmroku. W ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek każda z naszych placówek przygotowuje różnorodne atrakcje, jak na przykład warsztaty dekupaż, spotkania z ciekawymi gośćmi, koncerty, seanse filmowe czy bitwę na słowa. Turniej, w którym uczestnicy prezentują wiersze albo piosenki.
To tylko część naszej bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej. A jakie są Wasze ulubione wydarzenia organizowane przez Bibliotekę Publiczną na Targówku?